Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną o zabawki dla dzieci. Dzisiaj mam dla Was lalkę Barbie XXL, słuchajcie, której będę przygotowywała. Zaplatała właściwie, super fryzura na głowie. Już mam jakiś pomysł. Zaraz mi się wyklaruje, czy będzie to możliwe, bo nasza lalka ma fantastycznie długie włosy. Nie wiem, czy to nie będzie trochę przeszkodą, ale na pewno spróbuję. Zobaczcie, lalka jest naprawdę duża, dlatego też XXL, ale nadal Barbie. Mamy tutaj dodatki od Barbie. Mamy gumkę, małą taką spineczkę w kształcie róży, którą na pewno potem wykorzystam. No i niezwykle długie włosy. XXL, księżniczka Barbie. No i tutaj mamy szczotkę, którą trzeba złożyć. Aha, okej. No i zamknąć. Coś tam pewnie można w środku. A, bo w środku oczywiście była gumka i spinka, no więc można sobie coś tam trzymać. Trzeba jej te długie włosy rozczesać, żeby w ogóle udało mi się cokolwiek zapleść. No i okej. Wezmę od tej strony trochę włosów. One będą zostawione. A z przodu też. Okej. Tutaj też z przodu zostawiam. Będą mi one wszystkie potrzebne do dobierańca, słuchajcie. Takiego warkocza, w którym będę dobierała co chwilę jakby co kolejny krok jedno pasemko włosów z góry i z dołu. Wszystko będę... Oj! Wszystko będę mówiła po kolei, ale najpierw muszę uporać się z tymi super długimi włosami. Muszę wybrać te właśnie ze środka w miarę równą ilość, żeby to jakoś wyglądało. Okej. Chyba mi się udało. Tutaj te włosy mogę zabrać. Super długie włosy. Z przodu też powinno coś zostać. Na dole, z boku i tutaj też. No i na środku związujemy włosy gumką. Troszeczkę je jeszcze raz czeszę i można je spiąć, związać. Ok. No w miarę dobrze to wyszło. No i cóż, pierwsze pasemko z przodu, no bo będziemy zaplatali jakby ten warkocz, dokładaniec z przodu głowy na początek, czyli jedno pasemko z kitki, jedno pasemko z przodu, rozdzielamy. No i troszeczkę na środkowy. Okej. No i teraz możemy zaplatać. Bardzo trzeba uważać, żeby nie wypuścić z rąk tych pasemek. Trzeba w miarę mocno to wszystko trzymać i kontrolować. Dobieramy kolejny kosmyk włosów. Okej. No i stąd też. Nie jest tak łatwo, słuchajcie. O nie. Och, udało się. Dobra. Mamy z dołu, z góry. No i zaplatamy. Okej, tutaj troszeczkę mogę puścić. O, dobra. No nie jest to takie łatwe, słuchajcie. Trzeba się dobrze skupić, ale wykonalne. Tutaj mamy to pasemko, do niego do... Łączymy to z góry. Oj, teraz za dużo. Ok. No dobra. Teraz od tego. To i z góry. Już dobrałam wcześniej. Ok, tu już też dobieram od razu. I z dołu. I mocno.
No i cóż, zobaczcie, udało mi się zrobić właśnie ten dokładaniec, czy przeplataniec, jak kto woli, wokół głowy. Została mi ta duża część włosów, którą trzeba dopleść, ale udało się. Tutaj będę zaplatać dalej. No i proszę bardzo, udało się. Cała reszta tego luźnego warkocza to już naprawdę zwykły warkocz. Robiony tradycyjnie, bez dobierania. Teraz może uda mi się wcisnąć go tutaj w środek tego splotu, tak żeby cała fryzura się trzymała. Włosy Barbie są raczej sztywne, także powinno się udać. Ok. Och. Całkiem sporo włosów, słuchajcie, to nasza Barbie XXL posiada. Także zadanie, no, wyzywające, bym powiedziała. Ok, to może mi się uda tutaj spiąć naszą super spinką, różyczką. No i super, udało się, popatrzcie, bardzo fajnie to wyszło, sama jestem naprawdę zadowolona, wygląda naprawdę finezyjnie i profesjonalnie, muszę przyznać, robiłam już wcześniej tą fryzurę, ale chyba nigdy na lalce, także bardzo się cieszę, że to wyszło tak, a nie inaczej, piszcie oczywiście, czy Wam również się podoba. No i cóż, nasza Barbie, słuchajcie, prezentuje się zupełnie inaczej niż wcześniej w swoich niesamowicie długich włosach do pasa, a nawet dłuższych. Także no cóż, każda z dziewczynek może spróbować swojej własnej fryzury. Ta jest dość skomplikowana, to prawda, ale warto spróbować. Myślę, że na filmiku pokazałam krok po kroku dokładnie, jak sobie z tą fryzurą poradzić. Także gorąco zachęcam do próbowania. Tutaj, jak widzicie, został ten warkocz, który zawinęłam wokół tej głowy, wcisnęłam go w środek splotu, który wykonałam na samym początku. No i cóż, i spięłam właśnie tą spineczką z różyczką. Także gorąco zachęcam, słuchajcie, żebyście sami próbowali może jakieś inne wariacje, lajkujcie nasz filmik. Oczywiście zachęcam również do subskrybowania naszego kanału. Próbujcie zabaw właśnie z Barbie XXL, czyli większą Barbie. No i cóż, zapraszam do oglądania kolejnych filmików i widzimy się już w takim razie w następnym. Cześć!